Hej, hej, hej! Ja jestem Peach Games i zapraszam do kolejnego materiału zatytułowanego Horizon Zero Dawn. I decyzja zapadła, moi drodzy, i zajmiemy się główną misją zatytułowaną u stronie stwórcy. Jak na koniec poprzedniego materiału przeczytałem wam dokładnie, czego dotyczy ta misja, możecie sobie przypomnieć, a ja pokażę wam na mapie, gdzie to dokładnie jest. Tutaj jeszcze po drodze mamy pole poległych i nie wiem, co to są za urządzenia. No być może spotka się z Erendem na Czerwonej Przełęczy, więc to będzie jakaś misja poboczna. Być może nawet umieścimy sobie chorągiewkę tutaj, żeby dotrzeć po drodze na miejsce. A tutaj sami zobaczcie, mamy również strefę skażoną. I idź do ustronia stwórcy. Dobra, moi drodzy. Ruszamy w takim razie. 1485 kroków. Szkoda, że Aloy nie potrafi się tak doskonale wspinać jak Cassandra z Assassin's Creed Odyssey. No, ale mam nadzieję, że odnajdziemy drogę. Bo powiem wam szczerze, że trochę się tutaj zgubiłem. Jak stąd wyjść? Oto jest pytanie. Nie wiem, czy tutaj nie była jakaś... O właśnie, chyba tędy. I tędy chyba też te maszyny się przedostawały, jak próbowały mnie atakować. Ale nie, 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 to nie tutaj. To nie tutaj. Ja wchodziłem i ukrywałem się. Czekajcie. Tu jest ta drabina. Tak, to jest tutaj. Ja tutaj się ukrywałem. Wspinałem się tutaj po tych deskach. No dokładnie. No i schodzimy w takim razie. Możemy sobie jeszcze zabrać jakieś rośliny po drodze. Co oczywiście czynimy. Dostał od razu. Potrzebuję właśnie tłustego mięsa, soczystego mięsa. Nie będę marnowała miejsca. O co ty powiesz? No skubana. Korzeń sprażynu czy coś takiego? Dobra, moi drodzy, ja nie będę poświęcał uwagi każdej roślince, jaką... A, zobaczcie. A nie, czekajcie. A chciałem go oznaczyć, ale nie mogę. Już jest chyba za daleko, podejdę bliżej. Odkryto nowy obszar. Jeszcze sobie wrzucimy na chwilę mapkę. To ja w zasadzie powinienem te góry ominąć, te skały. Ach, kurde, czujki. Ale bym na nie wpadł. To nie są czujki. A nie, czujki są tam na początku. Eskortują te większe. Co to jest w ogóle? Krabołaz. Mocowanie skrzyni. Podatność czy coś takiego. Ja nie będę chyba je atakował. Jeszcze tutaj mamy coś. Wielkogłów. Spróbuję przemknąć jakoś. Możemy sobie zapisać grę, co też niezwłocznie uczynię. I oddalamy się od nich jak najprędzej. Korzeń szronicy? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Doliniec? No a jeszcze tutaj nam się pogoda psuje.
Coś mi tutaj się nie podoba. Lancoruk. Patrzcie, jak ktoś atakuje. Nie wiem, kto to jest w ogóle. Aj, kurde, chciałbym się tutaj skryć. Pięknie. To są sprzymierzeńcy. Poczekajcie, jeszcze zwrócę uwagę. Korpus, po prostu korpus. Co ja tutaj mogę? Padł. No i dobra. Dobrze, że to koniec. Dzięki za pomoc. Będę musiała coś zostawić. Podejdź no tu na słówko. Co ty robisz zupełnie sam? Gdzie reszta? Nie będę ryzykować ich życiem. Swój nic nie warty tyłek mogę poświęcić, ale ich nie. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. Spokojnie. Dla mnie to normalka. Wiesz, sprzątnąć kilka maszyn, wytropić zabójców. Jasne. Ciekawe, jak wygląda ciężki dzień. Jesteś gotowa? Na pewno wszystko w porządku? Jestem trzeźwy, więc nie. Cieszę się, że wreszcie trzeźwo myślisz. Nie przyzwyczaję się. Powiedz mi, co się stało z Ersą. To bardzo ważne. W sumie nikt nie wie. Wyruszyła w środku nocy z kilkoma zaufanymi ludźmi. Zaufanymi? Ciebie nie zabrała? Nie. Bardzo dużo piłem. Może myślała... Szlak, nie wiem. Że nie dam rady. Poszukiwacze znaleźli ciało następnego dnia. No i trupy tchórzliwych kardża cienia. To była zasadzka. Kardża cienia to zwierzęta. Tak ją pobili, że nie dało się pokazać twarzy przed pogrzebem. Przykro mi, Erend. Tak. No. Kiedy znajdę tych, co to zrobili, im też będzie przykro. I nie wiesz, dlaczego wyruszyła bez ciebie w środku nocy? Nie, ale to musiało być pilne. Wiadomość, raport na temat nowych kardża cienia, sam nie wiem. Jasne. Pokaż mi, gdzie Ersa zginęła, a zrobię, co w mojej mocy. Chodź tu, za mną. Trochę mi się nie spodobał, kurczę, twój ton. Po co Ersa wybierałaby się aż tutaj? Nie wiem. To nie ma sensu. To terytorium kardża cienia? Nie. Naruszyli rozejm, kiedy stanęli nad rozpadliną. Już prawie. To tutaj. To tu. Była zasadzka. Nasze wojsko przetrząsnęło teren, ale może ten twój wynalazek znajdzie wskazówkę czy coś. Proszę. Muszę znaleźć drani, którzy to zrobili. No ale gdzie to jest dokładnie?
A, proszę. Włócznia karcza cienia. To musi być pancerz karcza cienia. Stan idealny. A tutaj? Stan idealny. Coś jeszcze? Tutaj coś mamy. Rozsypane strzały. To wygląda na ślady ciągnięcia. No, obejrzałem wszystko. I co teraz? Te plamy krwi nie powstały wokół ciała. To miejsce, gdzie znaleźliśmy Ersę. Gdzie te diabły zatłukują na śmierć. Ja powinienem tu być razem z nią. Czemu karcza cienia to zrobili? Bo nas nienawidzą, a Ersy najbardziej. Walczyła przy Awadzie i wykopała ich z południka. Lizali rany przez 2 lata, ale w końcu znaleźli sposób, by ją dopaść. Zobaczmy, co znajdę. Dobrze. No musiałbym chyba aktywować, kurczę, to... Czekajcie. Poziom 19. O nie. Na razie damy sobie spokój. 15 poziom dopiero posiadam, także ho, ho, ho. Wracamy do zadania głównego. Idź do ustronia stwórcy zatytułowanego. Ale jeszcze może zatrzymajmy się na chwilę zobaczyć okolice. Niezbyt urodziwa. Tereny, można powiedzieć, dość jałowe. Mało zalesione. A szkoda. Ale mam nadzieję, że jeszcze na takowe natrafimy. Zobaczymy. O, proszę. Okruchy metalu jak najbardziej w cenie. Ja jeszcze tutaj... Chyba nie przeszukałem dokładnie. Mam już pełno. Umiejętność zbieraczka okruchów umożliwia rozkładanie surowców i... Zbieraczka okruchów, czekajcie. Czy ja to mogę... Zbieraczka okruchów. No to mam to. To w takim razie bierzemy sobie ekwipunek. I tak, surowce. Sprzedaż na okruchy metalu, to sobie sprzedamy to wszystko. I tutaj mamy 50 chłodziw. Rozbierz.
Rozbierz wiele. No i dobra. Metalowe naczynie. Czego tu w ogóle ja mam dużo? Na przykład... A patrzcie, tego nie mogę rozebrać. Roślin. Tego oczywiście nawet nie myślę. Metalożer. Tego mamy sporo. Szkło pustyni. Rozbierz wiele. Tutaj mamy metalowe naczynie. Dalej, 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 dalej. W sumie... Co tutaj mamy? Soczewka długonoga. To jest szkło pustyni. Sprzedaż za okruchy metalu. Ale rozbieramy. Soczewka bieguna. Rozbieramy. Soczewka czujki. Rozbierz wiele. Rozbieramy. Echownik. Wytwarzanie przedmiotów. Handel z kupcami. Wytwarzanie amunicji. No powiem wam, że iskrzak. No tego też bym troszeczkę opierdzielił. Znaczy rozebrał. Aby zwolnić miejsce kolejnym. No i dobra. I trochę się pojemność sakiewki zwiększyła. Skrzynki ze skarbami. Może byśmy przy okazji sobie zobaczyli. I może jeszcze przy okazji coś rozbierzemy. No tego akurat nie mogę wziąć. Kamień, amunicja. Nie mogę. Nie mogę. No i chyba to wszystko zostało, tak? Przedmioty specjalne. Metalowe kwiaty. Mapa botanika z plemienia Utaru. Daje znaczniki wskazujące miejsca, gdzie można znaleźć metalowe kwiaty. Ekstra, metalowe kwiaty, starożytne naczynie, Odyseja. Amunicja. Dokładnie, pułapki i wywary. Czy ja mogę coś tutaj jeszcze... nie, to tylko wytwarzanie, moi drodzy. Modyfikacje ubiorów. O, czekajcie, coś tutaj mamy. Sakwa na ubiory. Możemy zwiększyć, tak? No i dobra. Amunicja. Nie mogę nic zrobić. Celna strzała. Wytworzyłem. Dobra. Tutaj nic i tutaj nic. I zostanie jeszcze podróż. Nie mogę wytworzyć. Tłustego mięsa mi brakuje. Tłuste mięso, no właśnie, mięso z kości. Tłuste mięso. No, trochę tutaj tego było do zebrania, trzeba przyznać. No i dobra. Ho, 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 moi drodzy, no to... Lecimy dalej. Jak mi to pokazuje? W tą stronę teraz. Czekajcie, bo muszę włączyć mapę i iść w prawo. A w zasadzie to mógłbym, kurczę, iść tak. Jeszcze tu mogę przeszukać tą czujkę chyba. A to... Lecznicza ognicha. Chodźmy dalej. A kurde. Ja nie wiem, czy ja tędy przejdę. Chyba przejście jest tam.
Mam nadzieję, że sobie za bardzo nie zamoczysz stópek, Aloy. No, przed tobą daleka droga, jakby nie patrzeć. Ale ja jestem cierpliwy. Jak najbardziej. Korzeń prażyny. Nie, no ja szukam bardziej tych roślin, które pozwalają... Tak jak teraz lecznicza ognicha, mam nadzieję, że to jest to, bo już nie pamiętam. No, możemy sobie zapisać i teraz ognisko nam się aktywowało i mamy na zielono teraz na mapie. Dokładnie. O kurde, daleko. Ale co? Nam szkodzi, nic nam nie szkodzi kontynuować. Może po drodze jeszcze natrafimy na jakieś aktywności. Zobaczymy. U stronie stwórcy. To już niedaleko. No, Olin dokładnie. Widział podobną do mnie kobietę na starożytnym urządzeniu. Jeśli to naprawdę moja matka, dlaczego ślady po niej rozrzucone były tak daleko od... Będzie tutaj z tego lisa tłuste mięso? Nie pojmuję tego. Kim ona jest? Nazywa się... Jest! Elizabeth Sobek. Ty znów mnie szpiegujesz? No dobrze, mów. Co o niej wiesz? Nie zbaczaj ze swojej drogi, a wkrótce poznasz ją równie dobrze jak ja. A może i lepiej. Tylko uważaj. U stronie stwórcy roi się odsiewaczy zaćmienia. Aby pomóc ci w starciu z nimi, pozostawiłem trochę przydatnych rzeczy przy ruinach. Twój fokus wskaże ci miejsce. Kim on jest i skąd to wszystko wie? Powiedział Elizabeth Sobek. Co to w ogóle jest za imię? Śmigacz. Dobra, oznaczę sobie na wszelki wypadek. A z tej strony? No na razie nie widzę. No one są pochłonięte czym innym, żerowaniem. Także może mnie nikt tutaj z nich, z tych maszyn nie zauważy. No ale chętnie bym się trochę oddalił, żeby nie wzbudzać jakichkolwiek... Ale też ognisko jest po drodze. No i o to chodziło. Przejdę tędy w ogóle? No i dobra. Aj, ten królik mi kurczę uciekł. No ale na zwierzęta to może sobie wybiorę zwykłe strzały. I tak, nie to chciałem, tylko moi drodzy wytwarzanie. I tutaj podróż mogę wytworzyć. Proszę, mam 17 pakietów szybkiej podróży i mam 18, a brakuje mi dalej tłustego mięsa. Więc dobrze jest polować na zwierzęta i ja nie omieszkam z tego korzystać.
Tylko teraz, kurczę, boję się tutaj wchodzić, bo nie wiem, co mnie tutaj czeka. Strzaskany piec, obóz bandytów mamy tutaj. Tutaj mamy jakieś dodatkowe zadanie. Od jakiegoś czasu zbierało się już na deszcz. No co wy na to, jakbym tutaj pomyszkował trochę za zwierzyną? Jakąkolwiek, kurczę. Jeszcze się rozpadało. No jak na złość, nic nie ma. No ale dobra. A, patrzcie, jeszcze tutaj mamy jakąś czujeczkę. A gdzie to było dodatkowe zadanie? Tutaj. Może chodźmy tam. No na razie trzy postacie widzę, a to jest strzelec bandytów i cztery. Tylko tak. Nie wiem, jak się do tego zabrać. Może na razie to sobie weźmiemy te strzały. Jeszcze spadnie? No na szczęście nie. To był strzał prosto w główkę. Jeszcze bym tego wyeliminował tutaj. Dokładnie. Tam widzę jakąś postać. Tutaj widzę jakąś postać, ale ona jest oznaczona, patrzcie, czaszką. Elitarny łucznik bandytów. Ale tutaj mam nadzieję, że coś mi tam majaczy. Strzelec bandytów. Ale to jest... Ja go załatwiłem chyba, tak. O kurde! No na szczęście nie wszczął alarmu. Ktoś chce zwrócić moją uwagę? Ty wroga widzisz, a wróg ciebie nie. O kurde, ile ich tu się pojawiło. Ja pierdzielę. No będziemy ich powoli eliminować.
Ale ich się tam, kurczę, namnożyło. Ja pierdzielę. A tamten jest za daleko trochę. Chodź tutaj. A ty co? Widzę, tutaj sobie podchodzisz. No ale kurczę, no, niebawem trzeba będzie kończyć materiał, a tutaj jest pełno roboty. To może podzielimy sobie na dwie części i oczywiście usłyszymy się już niebawem, ale może jeszcze spróbuję załatwić tego. No ale on tak się zbliża niechętnie trochę. No to będziemy kończyć, moi drodzy, ten materiał. Usłyszymy się już w następnym. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie komentarz, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia.